Moi drodzy, witam Was serdecznie. Jedziemy, dojeżdżamy, przejeżdżamy znowu w naszych anielskich rekolekcjach za kółkiem. Znowu kolejna trasa i znowu nasze kolejne rozmowy o aniołach. I z aniołami, bo oczywiście tutaj koło mnie jest mój anioł stróż umiłowany, z którym razem te rekolekcje dla Was wszystkie prowadzimy. I moi drodzy, ostatnio mówiliśmy sobie o hipotezie chrystologicznej, czyli o tym takim pomyśle na interpretację zupełnie przedziwnego fenomenu, którego doświadczamy jakoś w tej teologii. To znaczy faktu, że oto część aniołów, mając możliwość dokonania wyboru za lub przeciw Bogu, właśnie przeciwko temu Bogu się opowiedziała. I mówimy tutaj o tak zwanych aniołach upadłych. W ogóle to jest jakaś straszliwie przedziwna sytuacja, jak byty duchowe o tak duchowej wielkiej wzniosłości, o tak ogromnej mądrości mogły uczynić coś tak bezbrzeżnie głupiego, żeby odrzucić swojego Pana i Zbawiciela, Stwórcę, jakim jest Bóg wcielony w Jezusie Chrystusie, prawda? No i oczywiście my mówiliśmy sobie o tym ostatnio, jak to się stało. I dzisiaj może troszkę parę słów na temat tego, jakie były tego konsekwencje, bo konsekwencje były tego bardzo znamienne. I najpierw zacznijmy może od tych dobrych, błogosławionych aniołów, bo oni nas najbardziej interesują, prawda? No właśnie, a te upadłe to przy okazji, nimi się za bardzo interesować nie trzeba, bo też nie może, cóż tam jest interesującego w nich. Ale wróćmy do aniołów błogosławionych, do mojego, naszego, waszego anioła stróża. Moi drodzy, wyobraźmy sobie właśnie potężny anielski umysł, przeniknięty Bożym światłem, który posiada potężne naturalne zdolności, mówiliśmy o tym, prawda? Poznawcze, a więc głębokie rozumienie wszechświata, jego struktury, jego rzeczywistości, wielka, wielka mądrość anielskiego umysłu. I oto, moi drodzy, okazuje się nagle, że ten anielski umysł tak naprawdę zostaje przeniknięty, podniesiony, wzmocniony czymś, co my nazywamy światłem chwały, czyli po wyborze Boga, w momencie, kiedy aniołowie błogosławieni wybierają Boga i wchodzą jak gdyby w rzeczywistość takiego pełnego jego oglądania, obcowania z Nim, wchodzą w coś, co teologia nazywa światłem chwały, czy taka, można powiedzieć, bezpośrednia przestrzeń bliskości Boga. I oto, moi drodzy, zaczyna się w ogóle coś zupełnie niesamowitego, to znaczy ich zdolności ich anielskiego umysłu i tak już potężne naturalnie zostają podniesione, jeszcze bardziej wzmocnione Bożym światłem, Bożą łaską, a więc wpromieniowana w te umysły zostaje Boża chwała. I to, moi drodzy, powoduje, że te anielskie umysły zostają w sposób przedziwny, szczególny, wyjątkowy, tak uwznieślone, udoskonalone jeszcze bardziej, a więc tak na dobrą sprawę to już jest taki potężny umysł, którego jak gdyby głębi wręcz my nie do końca potrafimy sobie i siły, i blasku, światłości nawet nie do końca potrafimy sobie uświadomić. Co to sprawia? No to sprawia między innymi to, że taki pierwszy, powiedzielibyśmy, najmniejszy z aniołów pierwszego chóru, pierwszej anielskiej hierarchii, czy taki zwykły anioł po prostu, chociaż oni i tak są niezwykli, ale powiedzmy, że tak będzie, taki właśnie anioł posiada potężne zdolności, coś mi słońce razi, muszę trochę sobie to zmienić, o właśnie, już jest dobrze, posiada tak potężne zdolności, które sprawiają, że tak naprawdę bez najmniejszego problemu jest w stanie opiekować się nami, chronić nas i strzec. Coś mi to światło dzisiaj nie za bardzo pomaga. Jakoś muszę się schować. No dobrze, będziecie mieli trochę kiepską moją naświetlone oblicze światłem chwały, tak? No a ja będę się trochę zmagał z tym słońcem, ale zaraz powinno być dobrze. Moi drodzy, wracam do naszych aniołów, czyli tak naprawdę okazuje się, że ten taki zwykły anioł stróż bez najmniejszego problemu jest w stanie chronić nas przed agresją najpotężniejszego z demonów. Dlaczego? Ano właśnie, moi drodzy, dlatego, że jego zdolności, jego anielskiej natury zostają podniesione, jak gdyby uświetlone, rozjaśnione, wzmocnione Bożą łaską, Bożą chwałą. I taki zwykły anioł, niezwykły, potrafi bez najmniejszego kłopotu chronić nas przed agresją najpotężniejszego ze złych duchów. I to jest coś, co Boża łaska jak gdyby daje nam w sposób niezwykły, pozwala nam cieszyć się właśnie czymś takim, taką Bożą mocą,
Bożą miłością, Bożą światłością. Wielka to jest sprawa i dzięki temu można powiedzieć, że każdy z naszych aniołów posiada w sobie tak wielkie zdolności. Muszę wycofać, o, jadę dalej. Posiada w sobie tak wielkie zdolności, że jest naszym wspaniałym, czułym, bezpiecznym dla nas opiekunem i nie pozwala, żeby dotknęła nas, czy trafiła nas jakakolwiek forma demonicznej agresji, a więc jesteśmy bezpieczni w ramionach Pana Boga, jesteśmy bezpieczni w ramionach naszego Ojca Niebieskiego. Bóg sam troszczy się o nas nieustannie, chroni nas, strzeże i prowadzi. I to jest wielka, wielka, fenomenalna, moi drodzy, sprawa, mieć takiego potężnego opiekuna przy sobie, który wzmocniony światłem Bożej chwały jest w stanie bez najmniejszego trudu, bez najmniejszego kłopotu, problemu opiekować się nami, prowadzić nas w drodze do zbawienia. Moi drodzy, na dzisiaj tyle, a w kolejnym odcinku powiemy sobie, jakie są dalsze konsekwencje tego, że aniołowie błogosławieni, wchodząc w obszar Bożej chwały, stając przed Bożym obliczem, mogą dzięki temu, nie tylko wpatrując się w Jego twarz, adorować Go, uwielbiać w Boże oblicze, adorować Boga i uwielbiać, ale jeszcze do tego skutkuje to niesamowitymi sprawami tak dla Wszechświata, bo to ma również swoje konsekwencje wedle nauczania świętych mistyków. Tomasz z Akwinu między innymi ma to swoje ogromne konsekwencje, ważne konsekwencje także dla struktury samego Wszechświata. Ale wiesz, tak sobie pomyślałem, że ty nie możesz być kobietą. Wiesz, dlaczego nie możesz być kobietą? Nie mógłbyś. Wiadomo, że nie masz płci, ale wiesz, dlaczego nie mógłbyś być kobietą? Bo wtedy ten twój ekskolega, którego tak potraktowałeś dosadnie, że go zrzucił tak na ziemię z nieba, jak nie chciał służyć, prawda? To nie mógłby być w apokalipsie, tak pisze, smok, tak strącony z nieba na ziemię. Tylko to by musiała być smoczyca.